Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i ogromnie się cieszę, że znowu nagrywam otwieranki. Naprawdę, mam ochotę trzepotać łapkami jak mała foczka albo rzęsami, jak już nie wiem kto, ponieważ dzisiaj opowiadam Wam o nowych książkach. Minął cały styczeń i tych książek przyszło naprawdę sporo. Dlatego też, sortując je, układając, postanowiłam, że zrobię dwa filmy. Pierwszy film będzie o książkach, które są z gatunku literatury pięknej, natomiast ten drugi film będzie o książkach literatury faktu. Czyli dzisiaj zaczynamy od literatury pięknej i oglądamy, co tutaj jest. Na pierwszy ogień idą kryminały. Są to kryminały oba, które ukażą się pod koniec lutego. Także macie jeszcze czas na zastanowienie się, czy chcecie je sobie kupić, zamówić, przeczytać. Pierwszy z nich wygląda tak, ma piękną okładkę pod skórą. Jest to debiut niemieckiego pisarza Gunnara Kaisera, który mnie zaintrygował swoim opisem, ponieważ opowiada o młodym studencie literatury, który gdzieś tam łazi za jakąś dziewczyną i w międzyczasie spotyka starszego od siebie mężczyznę, który jest bibliofilem. No właśnie, już wiadomo, o co tutaj chodzi, co mnie tak bardzo zachęciło do przeczytania tej książki. I ci dwaj faceci zaprzyjaźniają się, ten stary jest trochę tak jakby mentorem dla tego młodszego, ale w pewnym momencie ten młodszy zaczyna podejrzewać, że ten starszy ma jakąś tajemnicę. I jest to tajemnica prawdopodobnie związana z jakimiś morderstwami. Słuchajcie, brzmi to bardzo intrygująco. Mam nadzieję, że za dużo tutaj nie będzie, wiecie, jakiejś erotyki, jakichś obleśnych rzeczy, tylko że będzie to jakiś taki pełnokrwisty kryminał z dużą dozą wiedzy o literaturze i o książkach. Drugi kryminał też będzie miał premierę pod koniec stycznia i jest to druga część cyklu, który został zapoczątkowany powieścią pod tytułem Wina, wina. Autorką jest Małgorzata Starosta, a ten tom będzie się nazywał Tajemnica Carycy. I mamy tutaj znowu znaną nam Agatę Śródkę, która jest restauratorką, kucharką oraz celebrytką. I ta Agata zostaje zaproszona do bycia jurorem w programie kulinarnym, w którym głównym zadaniem jest stworzenie dania, które będzie wyglądało jak jajko Fabergé. W międzyczasie też zaprasza ją jej przyjaciółka na otwarcie restauracji, która jest w jakimś dworku, pałacu, w jakimś takim bardzo ekskluzywnym miejscu. Wobec tego Agata proponuje, że połączą te dwie rzeczy. Otóż ekipa programu przenosi się do tego pałacu, żeby tam nakręcić odcinek programu. Ale na terenie pałacu, na terenie ogrodu zostają znalezione zwłoki. I zaczyna się jazda. Mam nadzieję, że będzie równie zabawne jak Wina Wina, iż będzie takim fajnym przerywnikiem. Trzecia książka to może nie do końca kryminał, to raczej klasyka literatury, ale w nowym wydaniu. Wydaniu naprawdę oszałamiającym. Jest to Dr. Jekyll i Pan Hyde, którego pewnie znacie, ponieważ książka, tak jak powiedziałam, klasyka literatury, ponad stuletnia, chyba 140 lat już ma ta książka, ale została wydana w tym roku przez wydawnictwo Dwie Siostry w bardzo pięknej szacie graficznej. To jest ta sama seria, która została zapoczątkowana przez Jaszczurów, których pokazywałam Wam jakiś czas temu. Zobaczcie, tutaj mamy mnóstwo ilustracji. Została w ten sposób przyozdobiona, upiększona. Naprawdę mam ochotę ją przeczytać, bo wydaje mi się, że ja czytałam tylko fragmenty tej powieści, że nigdy nie przeczytałam jej od początku do końca. Zatem świetna okazja, żeby nadrobić swoje zaległości. Kolejna książka autora bułgarskiego. Jego pierwsza powieść wydana w Polsce naprawdę miała świetne recenzje i ja żałuję, że do tej pory jej nie przeczytałam. Ta będzie druga, ona też się ukaże jakoś w lutym. Nazywa się Schron przeciwczasowy, a autor to Georgi Gospodinow. Zobaczcie, tak będzie wyglądała okładka. I ten koncept na fabułę jest naprawdę fascynujący. Opowiada o wynalazce, który nazywa się Gaustyn, i wynalazł on metodę przenoszenia ludzi w czasie.
I jako, że jest człowiekiem dobrym, postanowił zbudować klinikę dla osób dotkniętych Alzheimerem, w której mogą wybrać sobie, do jakiej dekady XX wieku chcą się przenieść. I ci ludzie korzystają z tej kuracji, która przynosi świetne efekty. W międzyczasie natomiast europejscy przywódcy zbierają się i ustalają, że powinni wybrać jedną wersję historii odpowiednio dla wszystkich. Słuchajcie, to może być coś naprawdę fascynującego. Powieść o nas samych, ale przedstawiona w takiej dystopijnej, fantastycznej oprawie. Teraz mam jeszcze dwie książki, które zostały mi przysłane przez wydawnictwo Duży Format. Tak jak kiedyś napisałam na Instagramie, wydawnictwo Duży Format stało się moim głównym dealerem książkowym. Przysyła mi dużo poezji, ale też powieści. I pierwsza z tych powieści ma fascynujący tytuł, już Wam przeczytam, Krajobraz z martwą babcią. Napisany jest przez autora pochodzenia słoweńskiego, zdaje się. Tak, jest to Słoweniec i opowiada historię współczesną. Jest to opowieść współczesna. To wydawnictwo niestety ma taką wadę, powiedziałabym, że te opisy na okładce tak naprawdę niewiele nam mówią. Wiemy tylko, że jest to powieść współczesna, oparta na przeciwnościach, życie, śmierć, młodzi, starzy, miasto, wieś i tak dalej. O czym będzie, tak naprawdę nie wiem, ale myślę, że się przekonam, bo ten tytuł bardzo mnie do siebie przyciąga. I mam jeszcze jedną powieść z tego wydawnictwa, która też jest dla mnie niespodzianką, chociaż opis ma o wiele bardziej rozbudowany, ale zaraz Wam powiem, o co tutaj chodzi. Słabnące światło sierpniowego słońca Aleksandra Wiernego. Bardzo fajna okładka, ale tylko z frontu, ponieważ z drugiej strony opis znajduje się czarnymi literkami na ciemnoszarym tle. Sorry, nie jestem w stanie go przeczytać. Znam tylko początek tego opisu. Opowiada o grupie przyjaciół. Bartek, Karolina i Emilka przypadkiem się spotykają i razem ruszają w podróż. Łączy ich coś, czego nie umieją nazwać, ale ilekroć włączają samochodowe radio, słyszą A Love Supreme. Więc przemawia do mnie też ta książka, której reszta opisu ukryta jest w takim niefortunnej kolorystyce. I teraz książka, którą już Wam pokazywałam na jednym z vlogów. Testamenty, testament Niny Wachy. I już sobie doczytałam, o czym ta książka jest. Otóż książka opowiada o rodzinie, w której jest 14 dzieci. To znaczy jest teraz 12, ponieważ dwoje już nie żyje. I cała ta wielka grupa rodzeństwa powraca do domu na święta. I ten ich dom nie jest takim wymarzonym domem, ponieważ ojciec jest bardzo, bardzo surowy, a matka bardzo, bardzo spolegliwa. Część rodzeństwa jeszcze mieszka z rodzicami w tym domu rodzinnym. I całe to rodzeństwo układa pewien plan, który chcą wprowadzić w życie, ale coś im się tutaj nie uda. No jest to bardzo intrygujący opis, który sprawia, że mam ochotę jak najszybciej przeczytać tę książkę. Mój ukochany, depresyjny David Van. Komodo. Najnowsza powieść wydana w Polsce przez wydawnictwo Pauza. Ta książka opowiada o młodej kobiecie, matce, zdaje się, 5-letnich bliźniąt. Kobiecie umęczonej życiem, umęczonej tymi dziećmi, która na zaproszenie dawno niewidzianego brata Roya wyjeżdża na jedną z wysp i tam razem z bratem ma zamiar spędzić wymarzone wakacje. Wiecie, słońce, nurkowanie, opalanie się, drinkowanie, ale także rozmowa z dawno niewidzianym bratem, może odbudowanie jakichś więzi rodzinnych. Ale coś im się tutaj zaczyna nie układać. Wszystkie jakieś takie zakopane dawno niesnaski powracają i dzieje się niezbyt dobrze. Z wydawnictwa, którego wcześniej nie znałam, wydawnictwo pod nazwą Pan Wydawca, dostałam książkę, która pięknie mi się wpisuje w moją dzisiejszą koszulę, a nawet dwie książki, które się wpisują w dzisiejszą koszulę. Zobaczcie, książki z kotami. Pierwsza z nich to Kot w pustym mieszkaniu.
Na tę książkę zdecydowałam się dlatego, że oczywiście jest to nawiązanie do wiersza Wisławy Szymborskiej. Autorka tej książki, Katarzyna Owsianko, opowiada o kocie, który snuje się po pustym mieszkaniu, nie wie co ze sobą zrobić, jęczy, marudzi, przewraca, przestawia. I ta autorka uważa, że główną przyczyną tego, co się dzieje z kotem, jest alkoholizm, ale raczej nie kota, tylko mieszkańców tego domu. Czyli jest to książka zapewne napisana przez dorosłe dziecko alkoholików, albo może osobę uzależnioną, nie wiem do końca, ale brzmi to intrygująco, ma piękną okładkę, no i jest o kocie. I druga książka kotowa, tutaj akurat mamy Tygrysa i Zająca, no ale wiecie, tygrys, duży kot. Opowiada właśnie o tygrysie, który bardzo lubi liczby. Jest to tygrys, który ma spektrum autyzmu, wszystko liczy, odlicza i tak dalej. Jest to książka o związkach tak naprawdę. Ten tygrys i ten zając czy królik, który jest tutaj na okładce, to niekoniecznie zwierzęta. Za nimi się kryją ludzie. I jedno z nich ma spektrum autyzmu. Oni się poznają, oni się zakochują, są ze sobą i to wszystko w cieniu pandemii COVID. Więc bardzo współczesna książka, nie za gruba. Mam nadzieję, że będzie fajna, że pokaże mi świat osób dotkniętych spektrum autyzmu. I jeszcze zostały mi dwie książki. Pierwsza z nich to książka koreańskiej autorki Han Kang, Biała Elegia. Tę autorkę prawdopodobnie znacie. Ona napisała bardzo popularną książkę pod tytułem Wegetariańka. Ta natomiast książka to jest taki zbiór zapisków, to są takie krótkie, zobaczcie, krótkie notatki, bardzo często też ozdobione różnymi fotografiami. O, proszę bardzo, tutaj mamy też fotografię. I z tego, co tutaj wyczytałam, jest to książka, w której autorka skupia się na bieli, a jedną z rzeczy, która natchnęła tę autorkę do napisania książki, była podróż i pobyt w Warszawie oraz obejrzenie filmu przedstawiającego zburzone miasto w 1945 roku. Jest to książka o przemijaniu, o śmierci, o istnieniu. Intrygujące, niezbyt grube, ja to na pewno przeczytam. I jeszcze mamy... Jeszcze mamy jedną książkę, myślałam, że dwie, ale coś pomieszałam. Jest to Dorota Masłowska i Bowie w Warszawie. I przyznam się szczerze, że ja tę książkę zamówiłam dlatego, że jest tu Bowie, David Bowie, którego wciąż nam bardzo brakuje. I jest to, moi drodzy, dramat. To jest książka, która nie jest typową powieścią, tylko jest rozpisana na osoby, na akty i na sceny. Dorota Masłowska pisze tutaj o podróży Davida Bowiego, który na trasie Berlin-Moskwa, zdaje się, tak, zahaczył o Warszawę i spędził tam kilka dni. A jednocześnie pisze też o policjancie, nie milicjancie, bo to były czasy, kiedy była milicja, który próbuje rozwikłać sprawę Dusidamka z Mokotowa. Musiałam się zastanowić, co tu jest napisane. Podobno bardzo surrealistyczna, bardzo zakręcona, ale też bardzo wciągająca opowieść, w której wszystko może się stać. I wszystko. Jestem tutaj obłożona książkami, wy tego nie widzicie, ale tak, na razie nie mogę się ruszyć, więc szybko się z wami pożegnam, pytając jak zwykle o to, którą książką was zainteresowałam, co chcielibyście przeczytać, co na pewno zamówicie, a co jest takie me i nie dla was. Do zobaczenia następnym razem. Pa, 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 pa.